Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód Willowing Sworda w grze Parallel Worlds. No i cóż, dalej próbujemy stać się silniejsi, żeby uratować Morgana, a najprościejszą drogą by tego dokonać jest awansowanie i zdobywanie doświadczenia podczas wykonywania misji dla Gildii Zabójców. Więc właśnie to teraz robimy i naszym kolejnym zadaniem jest znaleźć podobno jakiegoś golema tutaj w tutejszym wąwozie, który ma jakiś pierścień, który chce jeden z naszych, nie wiem, mistrzów? Taki można nazwać chyba. Więc się do tego golema udamy, chociaż widzę, że po drodze nie będzie prosto przejść, ale combo powinno załatwić sprawę. Wow, ten potwór wytrzymał combo! Nieźle! Chyba zwykły atak nie ma sensu. Combo! Dokładnie. Jak widzę, gra bez combo w tym momencie jest już bez sensu z deka. O, nowy przeciwnik kolejny. Paran. No dobra, combo. Zobaczymy, jak sobie poradzić z combo paranie. Nieźle. Bariera lodu? A to skutki syjeństwa. Piorun! No to widzę, że te przeciwnicy są niezłe już w skali, że tak powiem, jak combo wytrzymują. Combo! Czy na każdego zapewne trzeba będzie użyć po dwóch comb? Czyli będziemy musieli co walkę nawet sobie manę do pełna, jak będziemy chcieli je w miarę szybko walki kończyć, bez straty życia. No dobra. Bo normalne ataki Willa nawet z tym ostrzem są jednak bezużyteczne praktycznie. Jestem ciekaw, czy jako wojownik byłoby bardziej użyteczne, czy nie? Może gdybym przypakowało w tą siłę, to by się mocniejsze. Dobra, napój magiczny. Dwa komba i po walce powinno być. Chociaż to bariera lodu, nie wiem co daje dokładnie. Może chroni przed lodem, a może zmniejsza obrażenia? Kto wie, kto wie. Chyba tylko chroni przed lodem, ponieważ obrażeń nie zmniejsza. Bo bijemy w tego tyle samo, co w inne. Combo. I po walce. Tak kończą nowi przeciwnicy, którzy uważają się za zbyt mocnych. Kończymy jako utka z kurczaka. O, tutaj tylko jeden. Combo, combo! Przynajmniej to, na tym, że tej walki nie będę wycinał. Bo i tak tu wystarczy combo, chyba dwa ataki, góra. Wow, critical hit? W ogóle ataki Willa są nie tylko szybko się ładują, ale też zobaczcie, jaką szybką mają animację. Combo totalnie rozwala, ale te ataki też mają dość szybką animację. Och, mogłem się już wyszkolić w tym otwieraniu. Ale zabrakło mi talentów, bo je wydałem chamsko. Jakiś kościół chodzi. Ma skrzyni i tam ktoś stoi. Warto byłoby tam chyba podejść. Napój magiczny. Ujma poziom 13. Dobra, podejdźmy do tego goblina i zobaczmy, co on nam ciekawego powie. Goblin! Combo! Wombo combo! No, wytrzymały. I też potrafi walczyć ładnie. Przypomina mi także zabójcę, muszę mu przyznać, ale wombo combo i powinno być po nim. Dokładnie. I mamy tutaj dwie skrzynki. Ostrza szybkości. Pleśniak. Stalowy miecz. Hoho, w Kamiennej Dolinie też się spotykamy. O, ten człowiek. A i ma smażoną rybę, chociaż nie, jeszcze teraz nie potrzebuję, bo już wykonałem tę misję. No dobra, walić to. O, coś ci mogę sprzedać? Raczej nie, chociaż z tego co wiem, nie będę potrzebował w ogóle tych moich roślinek. Bo one są chyba tylko i wyłącznie magowi potrzebne. Chyba, że będę mógł trucizny potem robić, ale nie jestem co do tego pewny. Nie chcę tu, nie chciałem tu wejść wcale. Chciałem wyjść tutaj. Gdyż mamy nowe ostrza, z tego co rozumiem, tak, silniejsze i jeszcze zwiększają zręczność. Super połączenie. Na pewno nie zawahamy się ich użyć. Zdecydowanie nam się przydadzą podczas naszych podróży. Dobra, tą walkę ominiemy. Widzę, że Will już nie jest w dobrym stanie. Przydałoby się też kobie życia przywrócić i many. Też many może nie. Na 4 combo ma. A faktycznie, co przeżyje 4 combo? To jest 2400 obrażeń około. To już są bardziej liczne gobliny. Jestem niemalże pewien, że będę chciał sobie po ekspich poza wizją, jak będę chciał zabić pewnie tych gości, którzy, raczej walczyć z tymi gośćmi, którzy porwali Morgana. Ale to jeszcze nie teraz. Mamy kolejny skarb tutaj natomiast. O, odpuść sobie, kolego. Pył Feniksa. No to nic ciekawego niestety. Ale to jest już kolejny skarb. Kij podłużny. To pewnie demaga znając życie. Ucieczka. Oj, bo to jest ten golem właśnie. Combo! 669 punktów obrażeń. Szatańska liczba i liczba pozycji z Kamasutry. To jest niesamowite połączenie.
Raz 660. Trzecie combo. I czy wystarczy czwarte? Och, skała. Zabolało. Boom. Niestety nie. A więc przedmioty. Magniczny napoju, przybywaj. Nie wiem, czemu wystawiłem teraz rękę jak Hitler, ale to szczegół. Umiejętności, wombo combo. Dalej się trzyma. Jeszcze jedno combo. Padnij wreszcie, podły golemie. Wow, twardy jak skała dosłownie. Nie tylko w przenośni. Combo, po raz kolejny. Przedmioty, nagisz napój po raz kolejny. Liczę, że Willy przeżyjesz ten atak jeszcze, prawda? Ała! Wow! Znowu się pomyliłem, ale jak mu przytupczył w ogóle? Ja pierniczę w jego jeżo zwierzową mać. O Boże, ja nie zapisałem gry, tak? Mam rozumieć? To nieźle. To, żem się wywalił jak prawdziwy hardkorowy koksu. No cóż, wszystko od nowa po raz kolejny. Shit! Co ciekawe, na ziemi można znaleźć nawet kwarc. W ogóle jestem w tym miejscu i tutaj ostatnio nie patrzyliśmy. Wejść do jaskini boju. Bez odpowiedniego klucza nic nie zdziała. Aha, dobra, przynajmniej wiemy co tutaj jest. Ja teraz robię cięcie i znowu idę do golema. Teraz przynajmniej wiem gdzie on jest. I no, liczę, że tym razem nie przegram. Na pewno zapiszę grę, tego jestem pewien. O, opal jeszcze. Czyżbyśmy potem mogli craftować ekwipunek? Kto wie, kto wie. Dobra, znów jesteśmy przy golemie. Tych typów oczywiście olejemy tutaj. Bo to golem jest naszym celem. Walka numer 2 z golemem. Wombo combo! Kombo możemy użyć razy... O kurczę, jego... Wow, jego ciosy są naprawdę bolesne. Się uzdrowię może od razu. Zresztą nie wiem, czy to ma sens, bo zaraz mi znowu przydupczy. Lambaturę częściej niż on, znaczy, że mogę się leczyć praktycznie za jego atak. Ała. Chociaż skała z tego co widzę nie jest jakaś szczególnie niebezpieczna względem na pewno jego normalnego ataku. Tamtego, z którego bije te obrażenia wielgachne. Dobra. Dopóki miałem ponad 1000 życia, to nie mam zamiaru się przejmować. Ale gdy mam już 400, mam zamiar jak największy. Napój życia. Zdecydowanie. 700 dalej za mało. Kolejny napój życia. Ała, nawet zwykłym atakiem tyle bije drań. Napój życia. To by się wyższy poziom tego combo tak naprawdę. Nie obrona! Fuck! Chociaż tak właściwie źle to nie działa. Mógłbym ją wykorzystywać tą obronę. Tylko najpierw się odpowiednio trzeba wyleczyć na tyle, żeby... Obrona. A, to jeszcze raz obrona. Wow, ta obrona jest serio przydatna naprawdę. W większości gier tego typu jest bezużyteczna praktycznie, bo tam nie wiem... Obrażenia spadają o 20%, a możecie w tej turze walnąć, prawda? Ale gdy nie mamy healera, to jest bardzo przydatne ta obrona. Fuck, akurat mocniejszy atak, gdy się nie broniłem, no. Dobra, 1000 życia wystarczy, żeby przeżyć jeden atak w ostateczności. Combo. Ach, minimalnie, widzicie jak minimalnie zabrakło. Dobra, napój życia. Napój życia. Bo 700 może nie wystarczyć. Mamy już 1000 i teraz obrona. Skała? No czemu słabszy atak zawsze, gdy się bronię? Combo. Teraz magiczny napój. I zdążymy obronę dać? Nie zdążymy. Trzęsienie! O kurcze! Ała. To zabolało. Zdecydowanie. Bez napojów byłbym już dawno w grobu. W grobie. Nie w grobu. I zdążymy się obronić? Ach, widzicie jak minimalnie zabrakło? To jest już perfidny niefart, no. Dalej za mało życia, aby się przeżyć jego atak najsilniejszy. Tam możecie z obroną byłoby mniej, ale kurczaki pieczone, boję się ryzykować. Obrona. No, połowę mniej. Umiejętności combo. Dalej się trzyma drań. A boję się go teraz, tak wiecie, ściągnąć na serię, bo boję się, że zginę po prostu. O, pudło. To nam da szansę na atak podwójny. Bo się nie musimy leczyć.
O, padaj wreszcie, golemie! Nareszcie pokonany! 2300 ork, 900 expa i pierścień smoczego oka. No, było warto go zabić, nie oszukujmy się. Zejdźcie mi z drogi, głupcy. Nie jesteście godni, by ze mną walczyć. Pokonałem golema. Tacy jak wy, litości. Takie plugawe pomioty nie miałyby żadnych szans na zwycięstwo. Dobra. No możemy się stąd póki co wycofać. Też zdobyliśmy poziom w międzyczasie. Teraz już kolejny, ponad 15 już mamy dokładnie. I ten poziom właśnie, który mieliśmy chwilę temu, czyli 14, dał nam punkt talentu, ponieważ jest parzysty. Który z chęcią sobie wydamy na ten. Którą z chęcią wydamy na otwieranie zamków zapewne. Bo nabijanie combo to jednak tych kilku punktów talentu będzie jednak od nas wymagało. Więc bardziej wolałbym to otwieranie zamków planować, bo jakieś może ciekawe fandy tam będą. A zamków do otworzenia przy tym całkiem sporo jest, bo są tutaj, są potem tam dalej jeszcze parę, masa tego jest. Ciekawe w ogóle, czy kiedyś w tej części odjedziemy Absenię, czy nie. Te królestwo, które tak groziło Korsani. No do Korsani pewnie jeszcze wrócimy, tak mi się wydaje. Tak tego Will nie zostawi, na pewno nie. Zresztą można nawet podczas ratowania Morgana się nawiąże, że będziemy musieli tam wrócić, kto wie. Jakby co, to nie są spoilery, są właśnie czyste moje domysły, ponieważ, jak powiedziałem kiedyś, pierwszy raz w tym momencie gry dopiero jestem. Więc nie mogę wam spoilerować czegoś, o czym sam nie wiem. No bo, niby jak to by było realne, no właśnie. Mikstury życia i many się kończą. Nie wiem, czy nie byłoby jakichś lepszych odpowiedników tego uzdrawiania się. No ale cóż, jakie kaski mamy? 10 tysięcy, to... To zawsze jakieś tam mikstury będzie można za to kupić. Whatever. Dobra, chodźmy do naszej gildii, wykonaliśmy to zadanie. Ciekawe, jeżeli ten gość będzie miał kolejne dla nas. Jak tak, to jestem ciekaw już jak trudne. Pierwszy gość miał zadanie w stylu ukradnij, ten ma w stylu zniszcz jakiegoś potwora. Ciekawe, jaki będzie miała ta kobieta ostatnia. To chyba ta kobieta będzie ostatnią właśnie naszą, że tak powiem, egzaminatorką? No może niekoniecznie egzaminatorką, ale kimś na ten wzór. Już niedługo pierścień smoczego oka będzie mój. Już jest twój. Genialnie, po prostu genialnie. Zdobyłeś 200 punktów doświadczenia. Spisujesz się nad wyraz dobrze. Przyjdź znowu, a na pewno znajdzie się dla ciebie kolejne zadanie. Chcę skonsultować kilka pułapek. Potrzebuję do tego celu piły i młota. A nie skonstruować, nie skonsultować, Boże. Zdobądź dla mnie te narzędzia. Skąd mam je wziąć? W pokoju sypialnym jest człowiek imieniem Howl. Czasem w godzinach popołudniowych gdzieś wychodzi. A w swojej szafce trzyma właśnie piłę i młot. Ukradnij go dla mnie. Tylko zrób wtedy, tylko jego nie ma. Zrozumiałem. Jak zdobędę narzędzia, to wrócę. W pokoju sypialnym. Chyba to jest hobby, tak? Jestem tu nowy. Że ktoś trzyma... O właśnie, nie ma go. To możemy zabrać. Fajnie. O, to zadanie długie nie było szczególnie. Pamiętaj, piła i młotek. Oto piła i młotek. Hej, hej, co ty robisz? Taki z ciebie złodziejaszek. Koledze z gildii kradniesz narzędzia. Mówiłem ci, że Will chce ci ukraść narzędzia. Ty mnie zdradziłeś? Nieważne, kto cię zdradził. Dostaniesz tęgi umoc za tą kradzież. Cudownie, będzie widowisko. O, kurczaki pieczone, czyli chciał nas specjalnie na walkę zmówić. A to drań. Walka między zabójcami, tak? No dobra. My truć nie umiemy. Ale znamy łombo combo. Wow. On też słaby nie jest. Kurczaki pieczone przez tą truciznę można nas łatwo rozwalić, taka prawda. Oj, 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 oj. Większy napój życia. Ta. Bum. Ta trucizna nas wykończy. Kombo. Gini, przyjacielu z gildii. Tam towarzyszu. Bo przyjacielu to raczej ciężko powiedzieć, skoro nas zaatakował. Dobrze, udowodniłeś, że jesteś lepszy. Poddaję się. Zdobyłeś 1000 punktów doświadczenia. Wow. To była naprawdę dobra walka. Oddaj narzędzia Howiemu. Masz, to twoje narzędzia. Co? Weź je sobie, chcesz mnie bardziej upokorzyć? Kiedyś tego pożałujesz. Cieszę się, że te narzędzia trafiły do mnie. Dziękuję. Dlaczego mnie wrobiłeś? Wiedziałem, że sobie z nim poradzisz, a chciałem zobaczyć dobrą walkę, a walczyłeś świetnie. Zdobyłeś 100 punktów doświadczenia. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Wróć, jak będziesz chciał je usłyszeć. Jestem dalej zatruty, prawda? Prawda. A tytułu żadnego niestety nie mam. No to użyję lekarstwa uniwersalnego i tylenia antidotum, to muszę jakoś to nadrobić.
Ciekawe, czy mogę się tutaj gdzieś przespać. Pewnie nie. O, ale byśmy się mogli nauczyć wybierać zamki. To było przydatne. Ten gość ma same walki jako zadania z tego, co widzę, więc no warto o tym pamiętać. A ja szczerze powiedziawszy, mam coraz mniej miksturek, o tym też trzeba pamiętać. Weź mnie naucz otwierania zamków, gościu. Naucz mnie, robi się. Otwieranie zamków to nie jest taka prosta sprawa. Otwieranie zamków poziom pierwszy nauczony. Teraz jeśli słyszałeś uważnie, bez problemu otworzysz łatwe zamki. A teraz drugiego poziomu, tak? No to jeszcze nie teraz. Czekaj, jakiego to jest poziomu? Pierwszego. O, napój życia i utku z kurczaka, świetnie. Tylko po co mi to jedzenie, skoro tylko mi na jedzenie się przydaje, bo życia nie odnawia wcale. No bo co, 650, 650. Nie ogarniam. Coś to jedzenie jakieś zepsute jest. Whatever, ma odnawiać życia, a nie odnawia. Co to jest za miejsce? Nie potrafię tego używać, spoko. Czy byśmy mogli nauczyć się potem mikstury robić takie, że tak powiem, zdekatrujące? O, tu już zamek wyższego stopnia jest. Co im powiesz? Mogę powiedzieć, że jesteś jednym z moich najbardziej zaufanych ludzi. Dlatego to już zdecydowałem się zadać tobie to zadanie. Co będę miał zrobić? Udasz się w nocy na spotkanie z magiem Nerlockiem. On przekaże ci napoje dla naszej gildii. Ty przyniesie mnie. Gdzie ma dojść do tego spotkania? W zachodnim lesie. Gdy pójdziesz lasem, zobaczysz po chwili drogę prowadzącą na północ. Idź tam. W jakimś czasie wyjdziesz z ciemnego lasu, tam dojdzie do spotkania. Dobrze, w takim razie ruszam. Zaczekaj, bądź tam na trzecią w nocy. Nerlock nie lubi czekać. Na trzecią w nocy, tak? Mamy 20. No to chyba zdążymy tam dojść. Tylko gorzej, że troszeczkę kiepsko u nas ze zdrowiem, maną. No cóż. Jak tmus? Tłomus? Zobaczmy, gdzie dokładnie mamy tam miść, bo już zapomniałem. Nie zadania wykonania, tylko napoje Nerlocka. Na północ. Iść no po jakimś czasie wyjdziesz z ciemnego lasu. Czy ja myślę ten cliff cały? Możliwe. Ja się nie mylę. Ale chyba dobrze myślę. Mam takie wrażenie bynajmniej. No dobra, zadania są teraz przynajmniej bardziej skupiające się na walce. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Zapewne ta mistrzyni kolejna też będzie miała jakieś zadania związane z walką, tak się domyślam. Zobaczymy, co ciekawego nam zledzi, pani zabójczyni. Bo to chyba ona będzie kolejna. Jak nie, to mam troszeczkę pęty w głowie, kto będzie następny. Ale to właśnie chyba miała być kobieta, ja się nie mylę. Nie wiem, jak tam z moim maną i życiem, pewnie fatalnie. No właśnie. Przydałoby się je troszeczkę odnowić, korzyść, że mikstury powoli, no, top, że tak powiem, topnieją ich ilości. No ale cóż. Przejście po chwili, tak? To ma być to przejście? Czy które? O, ucieczka. Powiedział, że po chwili. Czy tu było jakieś przejście wcześniej? Nie. Może tu gdzieś na dole? Ucieczka. Też nie. Nie wkurzajcie mnie, chochliki, bo jeszcze zastosuję na was moją umiejętność zwaną combo. A to się dla was źle skończy. No, wkurzyłeś mnie, wężu. Żegnaj. Wybacz, wybacz proszę, że cię zabiłem. Ale was już zabijać nie będę. Ależ wam smutno z tego powodu, pewnie, że możecie przeżyć. Wiem, to takie straszne. Pewnie tędy miałem iść. Tak się domyślam. Bo to jest najszybsza droga, która jest po chwili. Zawsze mam problem z rozróżnieniem, gdzie jest która strona świata. To jest mój malutki problemik. Combo. Który jest troszeczkę mnie wkurza, ale raczej mi w życiu nie przeszkadza, na szczęście. O, mamy skrzynkę. Z zameczkiem. Znalazłeś pigułka i zioła. Nie wiem, czego służy pigułka, więc sprawdźmy. Pigułka usuwa ciszę, spoko. Może się okazać przydatna, jak będziemy mieć jakiegoś maga w zespole. Wiesz, nawet Dawida będzie przydatna, no bo chyba nie będziemy mógł użyć combo, jak będzie miał tu na sobie ciszę. Papa, panie kochliku, czy jak tam się zwałeś? Tyle u ciebie było. My tam mieliśmy być na trzecią w nocy, tak? Troszeczkę to późno, będę musiał długo poczekać, ale jakoś sobie poradzimy z tym czekaniem. Poza wizją to po prostu poczekam i tyle. Bo aktualnie jest podbiot 21, ta... To tam będzie wymagało dłuższej chwili czekania, ale tam poza wizją wszystko można przecież przeczekać, czy nie? Dokładnie. Czemużby nie? To miało być miejsce, które będzie miało po wyjściu z lasu. No, ale zobaczymy zresztą.
Uciczka. Uciczka. Ach, nie mogę tędy przejść przez ten grzybek mały, tak? Drżańskie chochliki, przestańcie mnie gonić do cholery ci jasnej, no. Głupie chochliki. Zostaw mnie w spokoju, ty podła bestio. Ucieczka. Aha, tego zamku dalej nie potrafimy otworzyć. Ucieczka, nie mam zamiaru z tobą naraz walczyć. Za dużo by to czasu nas kosztowało. Jestem Unani, miło cię widzieć, zabójco. Mogę w czymś pomóc? Mnie nie, ale sobie możesz pomóc. Co to znaczy? Znam miejsce, gdzie ukryty jest wielki skarb. Jeśli tylko będziesz chciał, możesz go zdobyć. Co to za skarb? A mój drogi, o tym musisz się sam przekonać. No to powiedz, gdzie to jest. Mogę przynieść się do twierdzy, gdzie ukryty jest skarb. Spotkasz tam jednak potężne potwory. Chcesz, żebym przyniosła cię do twierdzy skarbem? Nie. Ciekawe, jak tam będzie trudno. Domyślam się, że nieporównywalnie względem tego miejsca. Ale zobaczmy, jak tam będzie. Zapisałem tę grę koniec końców, czy nie, bo nie pamiętam. Zapiszmy jeszcze raz. Dobra. Powiedzmy, że chcę. No zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Zapewne to będą jakieś potwory na poziomie bardziej 40. No ale cóż. Jakaś skrzynka to w ogóle jest. Olej magii, tak? I zobaczmy, co to są za potwory. Bomba combo! Na strzała? No, na pudło. Cios mocy! O, kurczaki pieczone. Nie, to nie jest miejsce dla nas. Ucieczka. Ucieczka. Mi się wydaje, że powinniśmy jeszcze troszeczkę przypakować, nim tu pójdziemy. Ekran tytułowy. Plik pierwszy, spoko. No jeszcze tego maga przydało się w tym odcinku dojść, a w kolejnym już zajmiemy się innymi sprawami, mi się wydaje, bo odcinek już troszeczkę jednak trwa. To miało być chyba tutaj, jeśli się nie mylę. O, tylko pytanie, czy tutaj, czy w ogóle tutaj? No cóż, nie mam badego pojęcia. No dobra. A to ja robię cięcie i zaraz się spotkamy. Za chwileczkę dosłownie. Dobra, spotkanie nastało. Przyszedłem po napoje. Wiem, po co przyszedłeś, idioto. Hej, nie takim tonem. Szkoda słów. Czekam na to, co miałeś mi dać. Nic ci nie dam. Musisz mi je dać. Mam zadanie dostarczyć napoje Artenosowi. Zadanie musi być wykonane. Słuchaj, no, ja tu ustalam reguły. Gry, a nie Artenos, rozumiesz? To mnie nie interesuje. Umówiliśmy się, przyszedłem odebrać to, co do nas należy. Nic do was nie należy, złodzieje. Jesteście nędznymi robakami. Niechętnie pozbyłbym się was wszystkich. Pozbyłbyś się nas wszystkich? O ty, skurczysynie. Nie no, śmieszaj mnie, magu. A ty nie bądź bezczelny. Oddawaj te napoje, bo inaczej porozmawiamy. Jak sobie życzysz? O Boże, kolejny przeciwnik. Same walki. No to znam od combo. Oto Nerlock, czarny mag, którego musimy pokonać. O kutwa. Przytonuj mnie. Nie wiem, też czy mi wystarczy many, żeby zrobić na niego wystarczająco miłość combo. O Boże. Nigdy więcej nie dyskutuj z magiem. Kaszlesz? Zaraz będziesz pluć krwią, słabe usze. Masz i powiedz Artenosowi, że umowa jest już nieważna. Otrzymałeś większy napój życia razy 5 oraz magiczny napój razy 10. Żegnam. Cholera, mógł mnie zabić. Oddam to Artenosowi. Muszę się pozbierać. Już mogę iść. A to drań, ale nam skopał tyłek. Po prostu zrobił nam z dupy jesień średniowiecza. Spodziewałem się, że mamy z nim walczyć, ale no. Musiałem przewyknąć, że są przeciwnicy, których jeszcze nie da mordy pokonać. Tak samo jak ta kulka wcześniej, tak samo ten arcymag. No cóż, oni są niesiemsko potężni. Ale wiecie co? Kontynuacja dopiero w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!